Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: Posłuchajcie innej przypowieści. Był pewien gospodarz, który założył winnicę. Otoczył ją murem, wykopał w niej tłocznie, zbudował wieżę. W końcu oddał ją w dzierżawę rolnikom i wyjechał. Gdy nadszedł czas zbiorów, posłał swoje sługi do rolników, aby odebrali plon jemu należny. Ale rolnicy chwycili jego sługi, jednego obili, drugiego zabili, trzeciego zaś ukamienowali. Wtedy posłał inne sługi, więcej niż za pierwszym razem, lecz i z nimi tak samo postąpili. W końcu posłał do nich swego syna, tak sobie myśląc, uszanują mojego syna. Lecz rolnicy, zobaczywszy syna, mówili do siebie, to jest dziedzic, chodźcie, zabijmy go, a posiądziemy jego dziedzictwo. Chwyciwszy go, wyrzucili z winnicy i zabili. Kiedy więc przybędzie właściciel winnicy, co uczyni z owymi rolnikami? Rzekli mu, nędzników marnie wytraci, a winnicę odda w dzierżawę innym rolnikom, takim, którzy mu będą oddawali plon we właściwej porze. Jezus im rzekł, czy nigdy nie czytaliście w piśmie, ten właśnie kamień, który odrzucili budujący, stał się głowicą węgła. Pan to sprawił i jest cudem w naszych oczach. Dlatego powiadam wam, Królestwo Boże będzie wam zabrane, a dane narodowi, który wyda jego owoce. Arcykapłani i faryzeusze, słuchając jego przypowieści, poznali, że o nich mówi. Toteż starali się go pochwycić, lecz bali się tłumów, ponieważ miały go za proroka. Ewangelia dzisiejsza opowiada tak naprawdę historię Jezusa, Syna Bożego, Mesjasza, który przyszedł do swoich, a swoich go nie poznali, nie przyjęli, wyrzucili i zabili. Bóg Ojciec posyłał do nas, do swych dzieci, wielu wysłanników. W Starym Testamencie czytamy o nich. Bóg wysyła proroków, lecz jednych zabijają, innych znieważają. Aż w końcu Bóg posyła Syna, Jezusa, który przychodzi do swojej własności i nie jest przyjęty. To jest historia, przypowieść o naszym Panu, o Jezusie. Zadanie dzisiejsze będzie polegało na tym, aby sięgnąć do Pisma Świętego. Wejść zatem w rękę Biblię, taką, która zawiera też Stary Testament. W przypowieści dzisiejszej ewangelicznej czytamy o co najmniej 7 sługach, których Bóg wysyła do swojej własności, zanim posyła Syna. I zadanie polega na tym, aby w tym Starym Testamencie odnaleźć przynajmniej 7 proroków, którzy są wysłannikami Boga Najwyższego, i poczytać o każdym z nich wprowadzenie do jego księgi, aby go poznać, kiedy żył, kim był, jak wyglądało jego powołanie, na czym polegała jego misja. Poznaj dziś 7 proroków. Potraktuj to zadanie poważnie, bo każdy z tych proroków godzien jest, aby o nim wspominać. Bóg go wybrał. Przeczytaj, dlaczego? Kim byli wybrańcy Boży? Wybierz przynajmniej 7 proroków i poczytaj ich życiorysy. To będzie zadanie na dzisiaj, aby oddać chwałę tym, którzy często poświęcając swoje życie służyli Bogu, któremu my też chcemy służyć. Z szacunku i miłości do nich poznajmy ich życie i pogratulujmy im dyspozycyjności na Bożą wolę i wypełnienia do końca
tak trudnej misji, jaką Bóg im dał, nawiążmy kontakt z tymi 7 prorokami i pozdrówmy ich, bo oni już są tam, gdzie my zmierzamy.